Jesteśmy już na Road to Glory. W porównaniu do dnia wczorajszego mamy na koncie ponad 500 tysięcy monet, także budżet na zrobienie SBC o ikonę tutaj już się pojawił. Żeby ten budżet mieć, no to musiałem pozbyć się jednego z zawodników. Pewnie się domyślacie, że sprzedałem mojego lewego obrońcę. Tutaj chciałem wejść oczywiście w skład, ale źle to nacisnąłem. Teraz wejdziemy. Tak, sprzedałem Filipa Lama, także mamy wakat na tej pozycji, ale myślę że też, że poczekamy też, co trafimy z SBC o ikonę. I wtedy będziemy mogli decydować, jak ten skład dalej budować, bo jeśli trafimy kogoś na poziomie Samuela Eto, po prostu kogoś, kto wejdzie z marszu, z buta do pierwszego składu, no to znowu trzeba będzie robić kolejne roszady, więc na razie otwórzmy sobie nagrody za Division Rivals. No niestety nie udało się tej pierwszej rangi dobić, ale było blisko, więc ponieważ szukamy tutaj niewymiennych kart wysoko ocenionych do SBC o ikony, no to wezmę sobie 4 megapaczki rzadkich kart niewymiennych i liczę na te wysokie niewymienne overale, które pozwolą mi no, tą ikonkę zrobić taniej. Oczywiście teraz ten budżet, który już mam, plus parę kart w klubie, już spokojnie mógłbym to SBC robić, a lepiej sobie tą cenę zbić, parę tych paczek otworzyć, także w tym wypadku, jeśli planujecie robić SBC o niewymienne karty, no to niewymienne nagrody z The Division Rivals jak najbardziej wydaje mi się są słuszną i rozsądną opcją. Tutaj mamy Duńczyka, bramkarza, oczywiście z Leicester. Pan Schmeichel z overallem 84 na pewno się przyda w kontekście budowania tych składów, chociaż tam i tak jest minimum 85 overalla. O tym panu nawet nie chcę wspominać, bo takie głupoty wypisuje na Twitterze. No, a propos oczywiście tych praw EA-owskich co do jego wizerunku. No szkoda, że mu to nie przeszkadzało, jak w FIFA 17 trzymał swoją kartę Player of the Month i dumnie z nią paradował. Dobra, to wszystko do klubu. Paczuszka numer 2, zobaczmy. Może jakieś walkouty też wpadną, no. Na pewno by się przydały, no ale na razie nie. Chociaż ekrany tutaj również są i to brazylijskie. To będzie... o Boże, zaćmienie umysłu. A, Fernando 83. W sumie aż tak często nie wydywana karta w paczkach. Przynajmniej ja nie pamiętałem o jego obecności, jeśli chodzi o paczuszki, jeśli chodzi o ekrany. Jeszcze Mandanda, więc podwójne ekrany. Paczka kontraktów, potrójne ekrany, bo widzimy, że jeszcze Strakosza. Potężna paczka z kontraktami to chyba na koniec tutaj zostanie otwarta. A jeszcze dwie paczuszki za Rivalsy nam zostały. Zobaczmy. Kolejnej, no nie. To są paczki oczywiście za 55 tysięcy, ale patrzcie, trzeci ekran z rzędu, więc no aż tak bardzo wydaje mi się nie ma co narzekać. Munię 83, nie no całkiem okej, okay. Potrójne ekrany w paczce, jeszcze parę fajnych overali 82, więc spoko. No i ostatnia niewymienna paczuszka, może w tej ostatniej, no pamiętamy, że trafiliśmy Reaula za Rivalsy, ale tego nie powtórzymy, jeśli chodzi o te dzisiejsze nagrody, bo tutaj Copa Libertadores, Zarate 76, może jakiś jeszcze lepszy overall w paczce będzie, ale ten wiodący 76, no naprawdę nie za ciekawie. Okej, okay, William, jeszcze Munel, Ansu Fati, złoty, ale no aż tak bardzo chyba tej ceny sobie nie obniżymy poprzez te paczki, ale troszkę to na pewno. Mamy potężne nagrody za Golda 1, oczywiście tutaj na Road to Glory. Oczywiście się wspominałem, że nie dograłem wszystkich spotkań, no ale dwie paczki za 100 tysięcy wlecą, troszkę monet, które przydadzą się, bo jednak to SBC o ikonę teraz jest dużo, dużo droższe na PS4, wcześniej wstało w okolicach 500 tysięcy monet, teraz 630 tysięcy, w tym momencie godzina jest 18.12, jak to mówię, tyle pokazuje Fodbin, jeśli chodzi o całkowitą cenę SBC o ikonę Baby, którą właśnie wykonamy już za momencik, ale najpierw nagrody, także zobaczmy kto w pikach, może jakiś Antoine, no jest Fabian, zamiast Antoana, może być. Nie wiem, czy też macie wrażenie a propos karty Fabiana coś takiego, że gość w Realu, w prawdziwej piłce nożnej jest lepszy znacznie niż to, na co wskazuje ta jego karta w FIFA. Według mnie jest dużo lepszy niż te statystyki. Bo okej, okay, overall spoko, ale ta szybkość, to jest strzał dystansu, przecież Fabian ma fajną lutę dystansu, a tutaj to szkoda gadać. No i pik numer 2. O Jezus Maria, no co drugiego Fabiana mam wziąć? Biorę Costilla. Czy tam Costilla, no niech będzie w takim razie. Francuz, Hiszpan, dwa piki. Bardzo proszę. No i dwie paczki za 100 tysięcy. Rywalcy już otwarte, zawodnicy już otrzymani, ci niewymienni, więc też dwa SBC o ikony już wykonałem. Zostały nam jeszcze dwa. No to dwie paczuszki za Golda 1, proszę bardzo. No przetestowaliśmy tydzień temu nagrodę za Golda 3. Była brydza totalna. Za Golda 1, zobaczmy, czy też będzie brydza.
Okej, okay, mamy ekrany bez walkoutu. Hiszpańskie. Bramka z Hiszpanii. O matko. To jest Paul Lopez 83. Czy ja go nawet do SBC wykorzystam? O ikonę wątpię. Wątpię. Kradecki, Neto, Makas, Llorente, tak patrzę jeszcze po overallach, wiecie, zawsze można byłoby szukać, nie wiem, Joe Gomeza jeszcze, tak? Joe Gomeza, ale no nie ma. Nie ma Joe Gomeza. Może w drugiej paczce Joe Gomez, chociaż. No ma jakieś chociaż... Chociaż walkoutik jeden, proszę. Nie. No dobra, mamy podwójne ekrany, przynajmniej Belgia. Dries Mertens? Okej. Okay. Mertensik. Pytanie, czy go do SBC dawać, czy lepiej go sprzedać? No on coś tam, powiedzmy, jest grywalny. Nie, dobra, wystawimy go sobie za te 10750. Reszta do klubu, wszystko. O, duplikat Hradeckiego, Netto, w porządku. Pyk. Słuchajcie, ostatnio jak otwierałem paczkę na Road to Glory, SBC o ikonę oczywiście, no to wcześniej otworzyłem paczkę u Widza, tak? I powiedziałem, że będzie odwrotnie, proporcjonalnie dobra ikona. I właśnie u Widza, już nie pamiętam, kogo trafiłem. Chyba Bergkampa, no a u nas był Eto. Teraz znowu, przed paczką z ikoną na Road to Glory, otwieram u Widza. I teraz to będzie wróżba. Jeśli tu będzie dobra karta, to u nas będzie Bryndza, czyli... nie chcę tobie źle życzyć, mordeczko. No ale zobaczymy, co tu będzie, uwaga. Pierwsza ikona dzisiaj u Widza jest tu Vidić na SEO. Ciekawy traf. Ja w ogóle rzadko spotykam tą ikonę i ciężko mi ocenić, czy to jest dobry traf. Poczekajcie, cenowo 500 tysięcy. Dobry środkowy obrońca. W sumie no, ja bym nim pograł. Nawet za mura. Nemanja Vidić. Myślę, że dzik. Spoko trafik. No to pytanie, co u nas będzie? W takim razie. Kończymy ostatnie wyzwanie. Skład o ocenie 87. Zrobiony, zgranie jest, ocena jest. Wymieniamy. I mamy trzecią ikonę na Road to Glory. No oszalałem, że pozwoliłem sobie na przepalenie tylu monet. Oczywiście Eto trafiony. Oczywiście trafiony mur, który również jest grywalny. Więc tak czy siak, niezależnie od tego, co trafimy w tej ikonie, w tej paczce z ikoną, to i tak będziemy zadowoleni. No ale może jakiś zawodnik do składu, no bardzo bym chciał, ale najpierw paczkę piłkarzy Elektrum Premium sobie otworzymy i już za momencik ikona. Zobaczmy jeszcze co w tej paczuszce. Nie. Z tych paczek pobocznych, które się dostaje przy tym SBC, to nigdy nic dobrego nie trafiłem. Francuski teraz bramkarz, Mandanda, 84. Albo chcesz mi ten tutaj zdradzić tak, że ja zasłonię głowę, a ty mi powiesz, czy nie tak. chcesz? Tak. Tak? Dobra, no to proszę. Porsche otwieram. Dawaj, zobaczymy. Poszło? To będzie jak Porsche. No tak, poszło. Idzie już? Nie wiem, znaczy tak, ale na początku pojawił się znaki, bo mi się nie podoba. Zaraz. Jest dobrze? No raczej nie. Jest tu napastnik. Napastnik? Szuker? Blondyn mi każą powiedzieć. Hernandez. No. Hernandez z Meksyku. Co tu zrobić z tym składem? Nie wiem, mamy Hernandeza, mamy Raula, mamy Eto. Tej Shira pewnie wyląduje na ławce. Może byśmy pograli Raulem na śpo, ale w drugiej stronie ja nie chcę 4-2-1-2. Ajajaj. Nie wiem, jestem ciekawy jeszcze, co mi tutaj do głowy przyjdzie, ale muszę się z tym... Może przespać nie, bo jeszcze coś pewnie wieczorem poskładam, ale muszę się nad tym zastanowić. Muszę tutaj zrobić taką burzę mózgów i zastanowić się, co z tym składzikiem tutaj zrobić.